Witam Państwa bardzo serdecznie. Minął już rok od otwarcia tunelu pod Świną. Z tej okazji przygotowałem dla Was wielkie podsumowanie inwestycji w Świnoujściu. Tunel na zawsze już zmienił życie mieszkańców tego nadmorskiego miasta. Niektórzy nawet twierdzą, że dzięki tunelowi Świnoujście w całości wreszcie znajduje się w Polsce. Tunel pod Świną zrewolucjonizował transport i turystykę w mieście. Cieszy się również ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy to, że tunelem przejechało już parę milionów samochodów. Jak tunel odmienił życie mieszkańców Świnoujścia i jak zyskała gospodarka? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu manej.pl pod tytułem Blisko 5 milionów kierowców w tunelu pod Świną. Spektakularna inwestycja. Autor artykułu nie podpisał się. Oraz artykuł na portalu radioz.pl pod tytułem Świnoujście przyłączono do reszty Polski. Jedna z najważniejszych inwestycji po 1989. Autorstwa pana Maksyma Daniszewskiego. Tunel Świnoujście był jednym z największych tego typu projektów w Polsce po 1989 roku. Była to również jedna z najbardziej medialnych inwestycji ostatnich lat. Jak przekonuje Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, której wypowiedź czytamy na portalu manej.pl. Ostatnie 12 miesięcy pokazało nam, jak mocno zmienił się region dzięki tej przeprawie. Otworzyliśmy się turystycznie, ale też logistycznie. Portowo czy umocniliśmy swoje znaczenie w sektorze offshore, o czym świadczą nowe inwestycje. To wielka, spektakularna i bardzo udana inwestycja. Przedsiębiorcy są co do tego absolutnie przekonani. Jak podkreśla, choć inwestycja była jedną z najbardziej skomplikowanych infrastrukturalnie, to jednocześnie jedną z najbardziej oczekiwanych w naszym regionie. Tunel w Świnoujściu przez dekady był tylko marzeniem wyspiarzy, a dzisiaj jest realnym kołem zamachowym zachodniopomorskiej gospodarki. Po otwarciu tunelu okazało się, jak bardzo inwestycja ta była potrzebna mieszkańcom, a pokazuje to ruch samochodowy, jaki do tej pory można było zauważyć w tunelu. Myślę, że w tym miejscu nastała pora, aby przytoczyć Państwu najważniejsze informacje dotyczące tunelu Świnoujście. Tunel został otwarty 30 czerwca 2023 roku, czyli minął już rok od otwarcia tej niezwykle ważnej przeprawy. Jednak prace nad tunelem w Świnoujściu zaczęły się we wrześniu 2018 roku. Największe zainteresowanie tunelem miało miejsce na początku 2021 roku, kiedy to rozpoczęło się drążenie tunelu pod dnem Ciśniny Świny za pomocą specjalnej maszyny TBM, której mieszkańcy w specjalnym konkursie nadali imię Wyspiarka. Tunel pod Świną połączył dwie największe polskie wyspy, czyli Uznam i Wolin, a przebiega pod dnem Ciśniny Świny. Tunel Świnoujście wraz z drogami dojazdowymi liczy około 3200 metrów, a długość samego tunelu to 1483,80 m. Tunel posiada po jednym pasie w każdą stronę ruchu i jest wyposażony w system wentylacji, monitoringu i bezpieczeństwa. Tunel w Świnoujściu jest najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce. Koszt budowy tunelu przekroczył 900 milionów złotych, z czego prawie 775 milionów złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej. W tunelu wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Zatem na obecną chwilę przejazd tunelem trwa od 3 do 4 minut. Ruch w tunelu jest dość spory. Każdego dnia tunelem przejeżdża około 15 tysięcy aut, a bywają dni, w których ruch samochodowy dochodzi do nawet 20 tysięcy aut. Taki dzienny ruch samochodowy przekłada się na ogromną liczbę pojazdów, które przejechały tunelem do tej pory. Jak informuje portal manej.pl, w rok od otwarcia tunelem Świnoujście przejechało dokładnie 4 643 tysiące pojazdów. Dziennie przejeżdża nim w obie strony średnio nawet 16 tysięcy aut. W te wakacje Świnoujście będzie świętować już 5 milionów kierowców. Tunel Świnoujście zdobył specjalną nagrodę w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2024. Miasto Świnoujście zostało nagrodzone za zrealizowanie żywotnego dla Świnoujścia projektu tunelu pod Świną, który połączył obydwie części miasta.
Wcześniejsze funkcjonowanie tego nadmorskiego kurortu jedynie z przeprawą promową stanowiło duże utrudnienie dla mieszkańców i turystów. Warto dodać, że w najgłębszym miejscu tunel znajduje się 39 metrów od poziomu lustra wody. Ogółem przy budowie tunelu pracowało 2000 pracowników, a to, że tunelem w Świnoujściu przejechało już prawie 5 milionów samochodów, świadczy niewątpliwie o ogromnym zainteresowaniu tunelem, zarówno przez mieszkańców Świnoujścia, jak i turystów odwiedzających miasto. Mieszkańcy Świnoujścia, choć przyznają, że na wyspach pojawiło się więcej samochodów, z tunelu bardzo się cieszą i podkreślają w swoich wypowiedziach, jakim przełomem dla Świnoujścia było otwarcie tunelu. Przede wszystkim nie trzeba planować wyjazdu i spieszyć się na prom. To jest udogodnienie niesamowite, podkreślali mieszkańcy Świnoujścia. Jak mówił dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Paweł Szynkaruk, bardzo wzrósł ruch wewnętrzny. Wcześniej ruch miejski był dość ograniczony, a teraz mieszkańcy jeżdżą jakby dużo więcej. Po drugie, jest gigantyczny ruch transgraniczny. I on znacznie wzrósł. Jak czytamy na portalu radio.z.pl, niewątpliwie przyczynił się do tego tunel, który znacząco usprawnił komunikację pomiędzy Świnoujściem a resztą Polski. Z centrum Szczecina do Świnoujścia można już dojechać w godzinę i 20 minut. To pokazuje, że Świnoujście jest miastem, w którym można robić m.in. konferencje obszarowe i że ma świetnie przygotowaną infrastrukturę dla biznesu i turystyki. Co ciekawe, zauważalną zmianą po udostępnieniu inwestycji jest otwarcie Świnoujścia dla jednodniowych turystów ze Szczecina i okolic. Według szacunków liczba takich turystów wzrosła o około 25%. Zyskują na tym m.in. gastronomicy i branża handlowa. Jednak nie tylko lokalne biznesy zyskały na otwarciu tunelu w Świnoujściu. Niewątpliwie największym beneficjentem inwestycji są sami mieszkańcy miasta i cała lokalna społeczność. Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób zyskali mieszkańcy na otwarciu tunelu. Zatem na pierwszym miejscu należy wymienić poprawę komunikacji w mieście. Kierowcy mogą swobodnie podróżować pomiędzy różnymi częściami miasta i nie muszą już czekać w często długich kolejkach na prom. Promy co prawda funkcjonują, ale przewożą głównie pieszych i rowerzystów, którzy nie mogą korzystać z tunelu. W Świnoujściu powstała również wygodna komunikacja miejska. Po otwarciu tunelu utworzone zostały nowe linie autobusowe, którymi można swobodnie przejechać tunelem pomiędzy wyspami. Nawet niemieckie media zaczęły chwalić inwestycje w Świnoujściu, twierdząc, że tunel bardzo ułatwia podróż niemieckim turystom na polskie wybrzeże Bałtyku. Po otwarciu tunelu zniknęły również takie problemy, jak ograniczone do jednej strony miasta przejazdy taksówkarskie czy zamawianie jedzenia na dowóz w ograniczonej strefie. Teraz już nie ma takich problemów. Z ciekawostek można też wspomnieć, że tunel w Świnoujściu może pełnić funkcję schronu dla ochrony cywilnej. Warto też wspomnieć, że przez ostatni rok tunel był wielokrotnie okresowo zamykany z powodu prac naprawczych i konserwacyjnych. Podczas okresowych zamknięć kierowcy zmuszeni są korzystać z przeprawy promowej. Jednak takowe zamknięcia odbywają się głównie w weekendy, w godzinach nocnych, kiedy ruch jest znacznie mniejszy i mniej przeszkadza kierowcom. Tunel Świnoujście bez wątpienia był przełomową inwestycją dla Świnoujścia i okolic. Skorzystali na tym mieszkańcy, gospodarka, a nawet turyści z zagranicy. Mam nadzieję, że takich projektów będzie więcej i będą one łączyć nas Polaków, ponieważ żyjemy w jednym państwie i powinniśmy zabiegać o to, by wszystkim nam żyło się coraz lepiej. A wy co sądzicie na temat tunelu pod Świną? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia innych materiałów na kanale, m.in. o wieżowcach w Warszawie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.